Dobry Państwu. Ja uważam, że chyba nikt nie jest zadowolony z wyniku, kto był na meczu, kto oglądał ten mecz z naszej strony. Ale rozumiem, że Bułgarzy mogą być zadowoleni, mając srebro na swoim stadionie. W dzisiejszym meczu bardzo nam zależało, żeby jednak zdobyć bramkę. No podobnie jak z tyłu zostawić zero i nie stracić bramki. Piłka nożna polega na tym, aby stwarzać sytuacje i zdobywać bramki. Nam się to udało do połowy tylko. Stworzyliśmy kilka sytuacji, w których nie uzyskaliśmy bramek. Z pewnością warunki podyktowane przez Bułgarów, szczególnie gra defensywna, nie ułatwiały nam stwarzanie sytuacji, ale mimo wszystko mieliśmy je. Czasem przypadkiem, czasem po ładnej akcji, czasem po błędzie przeciwnika, tak jak to bywa. I jeżeli ten wynik do przerwy jest 0-0, to musi być pełna mobilizacja przed meczem rewanżowym. Przede wszystkim dlatego, że my nie możemy grać w tamtym meczu, w przyszłym meczu, ładnie, ale musimy grać bardzo skutecznie i z jednej, i z drugiej strony. Biorąc pod uwagę również, że będzie dużo walki w tym meczu, jeżeli temu sprostamy, uważam, że mamy szansę. Wynik jest taki, że nie mogę powiedzieć, że jedziemy z nadzieją, ale jedziemy z szansami na rewanż korzystny dla naszego klubu. Dziękuję bardzo. Powiem w ten sposób, że po zakończeniu meczu, że jestem zadowolony z gry Cetnowskiego, chociaż wiem, że on potrafi więcej jako pomocnik, ale jak na pierwszy mecz i tym bardziej o taką stawkę, to uważam, że decyzja była słuszna. Tym bardziej, że wyjściem było postawienie na tej pozycji na Darka Sztylkę. Ale myśmy chcieli wygrać. Nie tylko przed meczem stawiają taki skład, a inny, nie inny, ale również w czasie meczu kolejne nasze szanse do zdobycia bramki potwierdzały, że trzeba tak grać. Oczywiście, że mogę mieć zastrzeżenie co najmniej do 3-4 zawodników, którzy nie grali dzisiaj najlepszego meczu, ale z drugiej strony jest nie sposób, aby w każdym meczu grać na najwyższym swoim poziomie, tym bardziej, że przypomnę, że jesteśmy w okresie w dalszym ciągu, w okresie przygotowawczym i dopiero w niedzielę, startując w lidze, rozpocznie się batalia o miejsce w Ekstraklasie. To będzie 15-17 meczów jeszcze w tym roku. Natomiast z Bułgarami mamy jeszcze tylko jeden mecz, który ma rozstrzygnąć, czy gramy dalej, czy nie. Ja widzę po tym meczu dzisiejszym, że w dwóch meczu z Dundee poszło sporo sił. I to nie chodzi o to, żeby oceniać każdego zawodnika, ile dał w kolejnych meczach
w cudzysłowie ze siebie, ale możliwości tych zawodników, ponieważ doskonale wiem, że mamy kilku co najmniej, którzy przez 90 minut biegać szybko, bardzo szybko, mają problem. Z pewnością będą mieli, bo takie są ich możliwości. Ale w tej sytuacji, gdzie potrafili sobie stworzyć przy momentami zmasowanej obronie przeciwnika sytuację, to uważam, że to jest jak gdyby okienko w tunelu, że Bułgarii w szybkim ataku możemy to wykorzystać. Chyba nie mam go zamiaru krytykować, ponieważ raz dostał dość poważnie stan skokowy i tam jest decyzja lekarza jeszcze, co dalej z nim. Można powiedzieć, że połowę trybuny pewnie jeszcze do teraz jest przekonane, że na jego miejscu by strzelił bramkę. Ale wiem, że Waldek grywał lepsze mecze. Gdyby się ktoś taki wcześniej znalazł, to z pewnością Piotr by nie grał w Śląsku. Proszę zwrócić uwagę, że on z ruchu poszedł do Wisły. Wydawało się, że tam będzie eksplozja jego umiejętności. I właśnie przez to, że ma problem z wykorzystywaniem sytuacji, opuścił ten klub. A te elementy, te umiejętności, które on pokazuje w czasie gry, to czasem są, że tylko brawo bić, a czasem są takie, że mamy wynik taki, jaki mamy. To ostatnie, co pan powiedział, to jest rzeczywiście grzeczny chłopak, facet, ale na boisku trzeba być czasem łobuzem. Nie rozmawiałem z nim o tym. Ja wolę, że bezpośrednio po meczu to zawodnicy potrzebują spokoju, bo mimo wszystko uważam, to był ciężki mecz dla nich. To były różne mecze. Uważam, że Dundee miało trzech, na pewno trzech, naprawdę dobrych piłkarzy. Jeżeli chodzi o Lokomotywę, to myśmy, obserwując ich grę w poprzednich meczach, jak i również z Ligi Bułgarskiej, to z pewnością umiejętności na takim poziomie, że mogliby grać, moglibyśmy się nimi zainteresować, ale na moje pytanie, ile tam któryś z nich ma lat, to dowiadywałem się 32-33, no to w tej sytuacji rzeczywiście ktoś jest w tym wieku, to raczej dobrze gra w piłkę, jak jest w pierwszej lidze. Nie jestem zakochany w piłkarzach Śląska, ale wolę tych, których mam. Ale pan nie jest z Bułgarii, nie? Proszę się nie obawiać. Proszę się nie obawiać, nikogo nie przywieziemy stamtąd. Z tej drużyny.